otwieramy salę integracji sensorycznej. Pomysł zrodził się co najmniej 2 lata temu, ale jak to bywa z pomysłami, najpierw rodzi się pomysł, później plany, zbiera się jak go zrealizować. Do tego są potrzebne oczywiście środki, no i realizacja, więc to wszystko trochę w czasie trwało. Ale jestem dziś szczęśliwa, że mogę powiedzieć, że udało nam się zrealizować nasz pomysł, który zrodził się zresztą z potrzeby. Coraz częściej dzieci w przedszkolach jednak są z zaburzoną integracją sensoryczną i w związku z tym, jak możemy, to zawsze wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci i ich rodzicom, a ponieważ nadarzyła się okazja, zwolniła się nam jedna sala, od razu, bez wahania, podjęliśmy decyzję, że będzie to sala integracji sensorycznej. W tej sali oczywiście na wyposażeniu są różne mniejsze pomoce, które służą do rozwijania właśnie tutaj zmysłów dotyku, wzroku, węchu, słuchu, ale również te, które są już gabarytowo większe, przyrządy, które w tej sali myślę, że będą najważniejsze i najważniejsze spełniać zadania. To drabinki, to żyrandol świetlny, to konik, który będzie podwieszany, czekamy na niego jeszcze, to hamak, w którym dzieci będą mogły troszeczkę się odizolować, pobyć, przemyśleć, wyciszyć. Jak również mamy pufy sensoryczne, zakupiony będzie jeszcze w dalszych planach stolik sensoryczny. Takie urządzenia będą w tej sali na dziś. Czekamy również za zjeżdżalnią rolowaną. W przyszłym tygodniu mają się pojawić jeszcze 3 przyrządy, ale na chwilę obecną jest ta sala w pełni gotowa, aby z niej korzystać, a chcemy jeszcze zrobić to przed końcem roku, żeby nasze 6-latki, które odchodzą do szkoły i nie będą miały takiej okazji po wakacjach, więc chcieliśmy to zrobić właśnie dziś. Te środki pochodzą tylko i wyłącznie, właściwie może nie tylko i wyłącznie, w większości, tak jak przyrządy, tak jak wyposażenie tej sali, ze środków pozyskanych przez pracowników i Radę Rodziców Przedszkola nr 2 Miś w Słupcy. Jest to nasze wspólne przedsięwzięcie i z tego miejsca bardzo dziękuję rodzicom za zrozumienie, za wsparcie, bo dzięki temu chcę się ciągle podejmować nowe inicjatywy, szukać nowych, lepszych rozwiązań. Także bardzo dziękuję rodzicom.